Odpowiadam. 37. sesję Rady Gminy. Witam na sesji panią wójt Martę Kamińską. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam panią starnik Magdę Śmierć. Dzień dobry. Witam również, dziękuję za obecność panią mecenas Żanetę Janie. Witam radnych Rady Gminy Warciany na dzisiejszej sesji. Jak wiecie państwo, sesja została zwołana na wniosek pani wójt i w tej chwili na sali obrad przebywa 11 radnych. Czworo radnych jest nieobecnych. Być może w trakcie sesji dojdą ci radni. Witam również obsługę Rady Gminy i witam pana inspektora Cezarego Łotysa. Przypomnę państwu radnym wniosek, który został złożony na moje ręce do wiadomości państwa radnych, na podstawie którego to został przygotowany też porządek obrad. Działając na podstawie artykułu 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Warciany w trybie ustawowym w załączeniu przedkładem następujący porządek obrad wraz z projektami uchwał. I ten porządek obrad państwo radni otrzymaliście. Będę ten porządek obrad realizowała w trakcie sesji. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością sprostowania błędu pisarskiego dotyczącego numeru działki w uchwale nr 36/247/2021 Rady Gminy Warciany z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w terenie przetargu nieograniczonego oraz pilną potrzebą zwiększenia środków na bieżące zadania inwestycyjne, w tym przebudowę drogi w miejscowości Mowajmy, roboty dodatkowe. I podpisane pani wójt, Marta Kamińska, wójt gminy Warciany. Tak jak powiedziałam na wstępie, stwierdzam prawomocność tych, że obrad jest 11 radnych i uznaję tę sesję za prawomocną i podejmowane w trakcie niej uchwały. Na sekretarza powołuję wiceprzewodniczącego Wiesława Gajdowskiego i proszę o obliczanie głosów podczas głosowania nad uchwałami. Zanim jeszcze przejdę już do punktu 3/4 dzisiejszej sesji, chciałabym tylko zapytać państwa radnych za pomocą głosowania imiennego, czy ta forma głosowania dla państwa odpowiada, ponieważ no, te warunki obecnie technicznie uniemożliwiają inną formę. Dlatego też będę państwa pytała, kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał za formą głosowania imiennego. Piotr Baran. Wiesław Gajdowski. Mirosława Jacek. Wiesława Kłacz-Kodyjas. Jestem za. Krzysztof Kortowski. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Jestem za. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Sutkowski. Stanisław Szymonowicz. Informuję, że tą formę przez państwa przyjęta została będą procedowane uchwały. Przechodzę do punktu 4. Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/247/2021 Rady Gminy Warciany z dnia 28 maja
2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Bardzo proszę, udzielam głos do omówienia tego projektu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni. W projekcie uchwały, który był przedstawiony radnym przy okazji ostatniej sesji, tak się było wpisane, za który serdecznie przepraszam, a mianowicie zamiast 25 było 24. Chciałbym powiedzieć, że jak gdyby określenie tej działki w tym projekcie uchwały poza tym nieszczęsnym błędem było prawidłowe w numerze księgi wieczystej, powierzchnia, również ten załącznik graficzny, który tutaj kolega Grzegorz dostarczył, również pokazywał te właściwe działki. Przyjrzałem również stenogram z tego posiedzenia i w uzasadnieniu słownym używałem prawdziwego numeru. No niemniej jednak ten numer był niewłaściwy, w związku z powyższym prosimy o zmianę tej uchwały polegającą na tym, że prostujemy ten numer na właściwy. To jest w zasadzie wszystko. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym momencie zabrać głos? Chcę powiedzieć, że do Rady Gminy wpłynęło pismo dotyczące właśnie tej uchwały, natomiast to pismo nie będzie dzisiaj przedmiotem, ponieważ Rada, przedmiotem Rady Gminy, dlatego że projekt uchwały, który został przez Państwa przedstawiony, dotyczy sprostowania błędu, który zaistniał w poprzedniej uchwale. Ten projekt uchwały nie był, jak Państwo wiecie, opiniowany. Niemniej jednak zapoznam teraz z całością tego projektu, żebyście Państwo mogli się do tego odnieść. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Uchwała numer 37/253. /2021 Rady Gminy Radziany z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 36/247/2021 Rady Gminy Radziany z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 6 ust. 1 uchwały Rady Gminy nr 15/119/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016 rok, pozycja 1894, Rada Gminy Radziany uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 36/247/2021 Rady Gminy Radziany z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego uchyla się odnośnik drugi w paragrafie 1 i nadaje się mu nowe brzmienie. Działka niezabudowana nr 25/43 obręb Drogosze o powierzchni 4,7368 hektara księga wieczysta OR1H/003/1966/4. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Marciany. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, kto przeciw, kto się wstrzymał?
Piotr Baran. Jestem za. Wiesław Gajdowski. Jestem za. Mirosława Jasek. Wiesława Kłaczko-Dyjas. Wstrzymuje się. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniecka. Janina Kostyk. Jestem za. Agnieszka Staczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Kuczkowski. Stanisław Symonowicz. Informuję, że uchwał... Przepraszam. Andrzej Szwajdy. Informuję, że uchwała została przyjęta. 12 radnych głosowało. 2 głosy wstrzymujące się i 10 było za. 3, przepraszam. Tak. 3 głosy wstrzymujące i 9 głosów za. Przechodzę do drugiego projektu uchwały. To jest projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o uszczegółowienie tego projektu. Dziękuję. Szanowni państwo, na swoje skrzynki mailowe otrzymaliście zmiany i uzasadnienie. Natomiast dzisiaj na stołach są wniesione autopoprawki, które polegają na wprowadzeniu do paragrafu majątkowego kwoty 15 tysięcy, jeżeli chodzi o zmiany w załączniku numer 1 do dowodów. Natomiast w załączniku numer 2 zmiany polegają na wprowadzeniu w dziale 600, w rozdziale 616 zmian oraz w dziale 801, w rozdziale 801, 95 i w dziale 921. Zwiększają się o kwotę 18 144 zł i wynoszą równanie 43 293 072 zł i 36 groszy. Z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3144 zł i wynoszą równanie 35 169 006 zł i 29 groszy. Natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 15 000 zł i wynoszą 8 084 000 66 zł i 7 groszy. Zmian dochodów dokonuje się w dziale 700, w dziale 705 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotą 12 zł 20 groszy. W dziale 801, w dziale 801-95 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotą 3190 zł i 52 grosze. W dziale 851, w dziale 851-95 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3144 zł. Środki te dotyczą organizacji dowozu na szczepienia. W dziale 921 i w dziale 921-95 wprowadza się środki na dotację celową otrzymaną z samorządu województwa w wysokości 15 000 zł. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 18 144 zł i wynoszą po zmianie 41 814 580 zł i 36 groszy. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 77 457 zł i 13 groszy i wynoszą po zmianie 32 806 283 zł i 86 groszy. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 59 313 zł i 13 groszy i wynoszą po zmianie 9 8 296 zł i 50 groszy. Zmian wydatków dokonuje się w dziale 600, w dziale 616 zmniejsza się wydatków usług gromadowych o kwotę 4320 zł. Zmiana dotyczy sołectwa Rodera. Zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 58 000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 39 482 zł i 93 grosze. Wprowadza się zadanie inwestycyjne modernizacja drogi gminnej w Łomajnach, roboty dodatkowe. W rozdziale 616 zmniejsza się wydatki inwestycyjne modernizacji drogi gminnej w Łomajnach o kwotę 148 116 zł i 6 groszy. Zmiana ta wynika z zakończonego już zadania. W dziale 700, w rozdziale 705 zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6633 zł i 13 groszy. Natomiast w dziale 750, w rozdziale 750-23 zwiększa się zakup
1 rozdział 801-95 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotą 73 zł. 51 groszy. Wydatki pochodzą z projektu Barciana dla edukacji. Rozdział 851, rozdział 851-95 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 3144 zł. Środki przeznaczone na organizację dowozu osób na szczepienie. W dziale 921, w rozdziale 921-95 wprowadza się zadanie inwestycyjne na kwotę 24694 zł pod nazwą Mały Grant Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wspólne działania tworzą piękne rzeczy, zagospodarowanie i modernizację działki nr 7/31 na strefę rekreacyjną sportową. Środki w wysokości 15000 zł pochodzą z dotacji celowej samorządu województwa, natomiast kwota 9694 zł są to środki sołectwa Rodele jako wkład własny. Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5374 zł. Zmniejsza się zadanie sołectwa Rodele pod nazwą doposażenie placu zadań. Załącznik nr 3a uwzględnia zmiany wydatków inwestycyjnych, załącznik nr 3b uwzględnia wydatki majątkowe, załącznik nr 4 uwzględnia zmiany wydatków finansowanych ze środków unijnych. Załącznik nr 5 uwzględnia dochody, zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją umów i polityki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Bardzo proszę, radny Krzysztof Kordowski. Chciałbym zapytać, jak to prawda te dodatkowe mają, bo co prawda nie jest mają, tak? Powiem tak, z tego co ja kojarzę, to chodziło o utwardzenie terenu pod śmietniki i wydłużenie tej części utwardzonej asfaltem. Bo chodziło o to, że projekt został zrobiony tylko do końca posesji, znaczy w sensie do początku posesji ostatniego zabudowania, a ci państwo, którzy tam mieszkają, mają zjazd na swoją posesję za budynkiem. Więc to na pewno. Czy coś jeszcze, to na tą chwilę nie odpowiem. Bardzo proszę, Andrzej Szwajdek. Odnoszę się do komentarzy. Po prostu ja myślę, że wcześniej przyjmowaliśmy, jak składaliśmy wniosek o drogę zewnętrzną, czy zamienialiśmy na drogę gminną. Ja pilnowałem tego z windy, że Bajarniczka spadała do 10 metrów, to droga zmieniona była właśnie aż za do końca. I ja mam taką jedną rzecz, że jak się projektuje, nie ma konsultacji z mieszkańcami, a nie z nikim, żeby te projekty jakoś tak uzupełnić na bieżąco. Dopiero jak inwestycja rusza wszystko dopiero takie na bieżąco, wszystko uzupełnianie. Ja myślę, że to jest logistycznie tam to wszystko było trochę tam, nie jest tak jak trzeba. Projekt, bo podajemy projekt, a potem wszystko, potem na góra musimy doprojektowywać, dokładać. Ja myślę, że bo projekt jak jest napisany, to ma być jakaś rozmowa z mieszkańcami, czy coś wnoszą, czy nie wnoszą, to bo jednak to powinna być jakaś taka rozmowa. Dziękuję. Panie Przewodniczący, mogę? Bardzo proszę. Panie Radny Szwajdek, owszem, ma Pan rację w momencie, kiedy to gmina robi projekt, ale w sytuacji, kiedy w postępowaniu przetargowym jest to w formie zaprojektuj i zbuduj, no to już nie ma możliwości na konsultację. Oczywiście konsultowane jest to z urzędem gminy, ale wie Pan, jak to jest z mieszkańcami. Im więcej spraw dotyczy większej ilości mieszkańców, tym tam każdy będzie miał swój pomysł, więc skoro zależało nam na tym, żeby zrobić tę inwestycję w takiej kwocie, udało się zrobić w niższej kwocie teraz, a tam chodzi też o terminy, więc tutaj absolutnie ja nie wnikam w logistykę firmy, która to robi, drodzy Państwo, bo nie nam to oceniać, bo to bierzemy prywatną firmę, która wygrywa postępowanie przetargowe, żeby to zrobić, żeby jeszcze gmina miała to nadzorować. Także inwestycja została wykonana, z tego co wiem, mieszkańcy na tą chwilę są bardzo zadowoleni, czekali latami na tą inwestycję, pojawiła się, więc nie wiem, po co w ogóle tracimy czas na dewagowanie na ten temat, jak przebiegała logistycznie ta cała inwestycja, ponieważ no, kochani, to już jest zakończone, nie ma o czym mówić, no. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Pani Wójt,
składaliśmy wniosek do marszałka, składaliśmy odpowiednią odległość. Ja myślę, że jak odległość była zaznaczona, to projektant powinien zrobić tak, jak to podskładaliśmy, a nie zrobić, że jeden dom ucinamy i zostawiamy, że w drodze. To i tak jest wiele rzeczy, dlatego ja nic nie mówię, tylko po prostu chcę, żeby na przyszłość tak było, jak wieś, to jest wieś do końca, a nie jeden dom przeszedł. Po raz kolejny. Jest już po czasie, wszystko zrobione zostało zgodnie z ustaleniami. Wszyscy mieszkańcy są zadowoleni tej uliczki. A po drugie, czy zadam pytanie, czy widział pan kiedykolwiek wniosek, jaki składało się do Funduszu Dróg Samorządowych? Jak to wygląda? Tam nie było pełnej dokumentacji. Tam był tylko program funkcjonalno-użytkowy i nic więcej tak naprawdę. Więc takie rzeczy robi się dopiero przy przygotowaniu postępowania przetargowego. Dziękuję. Czy inni robili jakieś pytania? Jeśli nie, ponieważ projekt był nieopiniowany, przeczytam całą treść uchwały i Państwo wypowiedzi za pomocą głosowania co do tej uchwały. Uchwała numer 37/254/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, artykuł 212, artykułem 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Barciany uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu gminy w wysokości 43 253 072,36 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 35 169 606,29 zł. Dochody majątkowe w wysokości 8 084 066,07 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 814 580,36 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 32 806 283,86 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 9 008 296,50 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Ustęp drugi. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8 293 446,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 3. Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 714 850 zł zgodnie z załącznikiem nr 3b. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w wysokości 1 138 476,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w wysokości 90 094,34 zł. Wydatki w wysokości 387 697,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Piotr Baran. Grzegorz Cyty. Wiesław Gajdowski. Mirosława Jasek. Wiesława Kłacz-Kotyjas. Jestem za. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Kuczkowski. Stanisław Symonowicz. Andrzej Szwajdyk. Dwanaścioro radnych głosowało, 12 radnych było za, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, zamykam punkt 5, przechodzę do punktu 6. Jeszcze moment, oddaję głos pani wójt. Pani przewodnicząca, państwo radni,
mieszkańcy, którzy nas oglądają, kochani, no skorzystam z okazji, ponieważ oczywiście za chwilę taka informacja pojawi się na moim profilu facebookowym i stronie Urzędu Gminy, ale kochani, mamy powód do radości. W dniu dzisiejszym, dosłownie przed sesją, pojawiła się na stronie Urzędu Wojewódzkiego lista z dofinansowaniami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla miejscowości Popegeerowskich. I tutaj, kochani, chciałabym się pochwalić, że gmina Bociany otrzymała dofinansowanie na dwa wnioski i już odczytuję na jakie. Pierwszy wniosek, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł, jest na przebudowę drogi wewnętrznej Skierki Moruny. I drugi wniosek, który otrzymał dofinansowanie, jest to wniosek na budowę chodników i dojazdów na osiedlu mieszkaniowym w Mołtajnach w wysokości 800 tysięcy, kochani. Także możemy dzisiaj tańczyć z radości. Ja się bardzo cieszę i dziękuję w imieniu, myślę, nie tylko swoim, ale wszystkich mieszkańców, którzy zyskają na tych inwestycjach, ponieważ dokumentacja projektowa już trwa. Tak czy inaczej, jeżeli nie dostalibyśmy z tego dofinansowania, korzystalibyśmy z innych. Także no przykro mi, że świetlica i strażnica w Drogorzach nie otrzymała dofinansowania, ale będziemy szukali środków w innych miejscach, w innych źródłach. Także cieszmy się z tego, co mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tym miłym akcentem zamykam 37. sesję Rady Gminy.